2 266 000 000 zł wynoszą długi osób, które zdecydowały się na upadłość konsumencką w ciągu niecałych 4 lat. Mówimy tutaj o upadłościach według nowej zliberalizowanej ustawy obowiązującej od 2015 roku. Tylko w tym roku od stycznia do końca sierpnia upadłość ogłosiło ponad 4200 osób, a już od początku 2015 ponad 16200 osób. Jak wynika z baz Biura Informacji Kredytowej oraz danych w rejestrze dłużników Big Info Monitor, nie wszyscy ogłaszający upadłość mieli jakieś kredyty czy też zobowiązania zgłoszone do Big Info Monitor. Około 30% osób nie ma widocznych zobowiązań w tych bazach, co by wskazywało, że mogli mieć różnego rodzaju pożyczki konsumpcyjne z firm pożyczkowych, których akurat w naszych bazach nie widać w całości. Ewentualnie mają już zaległości wobec firm windykacyjnych, a te z kolei nie zgłosiły tych zaległości do naszego rejestru. Dane nasze pokazują, że z roku na rok osoby, które sięgają po upadłość konsumencką, robią to już z mniejszymi długami kredytowymi. Na początku średnio było to około 240 tysięcy złotych, teraz już takie kredyty osoby bankrutującej to niecałe 160 tysięcy złotych, czyli decydujemy się na tę upadłość szybciej, nie czekając na dalszy wzrost zaległości, co z pewnością jest zmianą pozytywną, ale trzeba tu zwrócić uwagę, że już wkrótce upadłość konsumencka może się stać rozwiązaniem zdecydowanie bardziej powszechnym. Resort Sprawiedliwości przygotowuje nowelizację rewolucyjną. Pozwala ona w założeniu ogłaszać upadłość każdej osobie, która tego chce. Teraz mogą to robić tylko ci, którzy w swoje tarapaty finansowe wpadli w sposób niezawiniony ze względu na wypadki losowe, a nie doprowadziła ich do tego po prostu bezmyślność czy też zamierzone zadłużanie się w nieskończoność.